Witam Państwa serdecznie. Anita Gargas i zadanie specjalne. Wybory prezydenckie za nami, a my dzisiaj wrócimy do afery taśmowej. Zastanowimy się, na ile ujawnione przez Cezarego Gmyza taśmy nagrania pomiędzy panem Wojtunikiem, szefem CBA, a panią byłą wicepremier Bieńkowską wpłynęły na wynik wyborów. Rozmowa bardzo aktualna, tym bardziej, że właśnie dzisiaj zatrzymano Marka Falentę, jednego z antybohaterów tej całej sprawy. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan Krzysztof Wyszkowski, publicysta, Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika w sieci, a także parlamentarzyści, pan Eugeniusz Kłopotek z PSL-u oraz pan Jan Filip Libicki z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. A zanim przejdziemy do afery taśmowej, to chciałabym państwu przypomnieć wypowiedź pewnego autorytetu salonu III RP. Bardzo proszę. Prezydentura? No to mnie się zdaje, że jeżeli tu się nie stanie coś takiego, czego ja w ogóle nie jestem w stanie przewidzieć, że Bronisław Komorowski po pianemu na pasa przejedzie niepełną sprawną zakonnicę w ciąży, no to oczywiście, że będzie prezydent. To kompletnie oczywiste. Tu musi stać coś niesłychanego w ogóle. Co tylko sobie w ogóle nie umiem wyobrazić, żeby on nie wygrał tych wyborów. Zwłaszcza, że jest bardzo dobry prezydent. Jest bardzo dobrym prezydentem. Nie przyjechał Komorowski zakonnicy na pasach. A jednak przegrał. Przede wszystkim żenująca wypowiedź pana redaktora Michnika. Przyznam się szczerze, aż mi wstyd jest po prostu, że ktoś może w ten sposób mówić. Zwłaszcza jeszcze dopisuje, że to zakonnica w ciąży i tak dalej, pijany Komorowski. Nie, no po prostu chore to jest. No i to też się mści później właśnie, chociażby w tych wyborach. Przy czym przyczyn jest oczywiście dużo więcej. Również słynna, no niestety, brzydka wypowiedź pani premier, minister Bieńkowskiej o tym, że za 6 tysięcy doby fraje pracował. No przecież to wszystko miało wpływ na to, co się zdarzyło. I tego Polacy tak szybko nie zapomną. Ja myślę, że ta wypowiedź pana redaktora Michnika to jest taki radykalny przykład tego, że naszą stronę po prostu uśpiły sondaże i po prostu zarówno pan prezydent Komorowski, jak i jego sztab, jak i my uważaliśmy, po pierwsze, że mamy to zwycięstwo w kieszeni, a nigdy nie jest tak, kiedy się tak myśli, że to rzeczywiście tak jest. I to jest pierwszy element. A myślę, że drugi element tego wyniku wyborczego, bo tak naprawdę pan redaktor Michnik stawiał diagnozę dotyczącą wyniku wyborów prezydenckich, to jest to, że trzeba zdać sobie sprawę, że kampania pana prezydenta Komorowskiego była nakierowana na obronę dorobku tych 25 lat. I ja ten dorobek oceniam pozytywnie, panowie pewnie bardziej negatywnie, natomiast jest rzeczą oczywistą, że wchodzi do życia publicznego pokolenie, dla których to, co dla nas jest tym dorobkiem, jest po prostu normą. Lepszą, gorszą, bardziej uciążliwą, mniej uciążliwą, ale to już nie jest żaden sukces. I wydaje mi się, że to są te dwa powody, które legły u podstaw przegranej pana prezydenta Komorowskiego, a pan redaktor Michnik po prostu trudno bardziej się w swojej opisowej, niezwykle w skomplikowany sposób diagnozie, trudno się po prostu bardziej pomylić. Wspomniał pan poseł Kłopotek o pewnej wypowiedzi wicepremier Bieńkowskiej. Przypomnijmy wybrane fragmenty nagrań dokonanych w Sowie i Przyjaciołach oraz innych warszawskich lokalach. Na pewno taśmy, zgadzam się, że zrobiły nam szkodę. Bezpieczeństwo informacji i certyfikaty ISO. Drożenie norm jakości. 20 baniek wzięli za to od PKP. A spółka, nawet z grupy PKP, która ma te same uprawnienia i tak dalej, PKP Informatyka, chciała to zrobić za 500 tysięcy złotych. Tamci 20 coś milionów, a ci 500 tysięcy. No i wzięli tą za 20 baniek.
taśmy, zgadzam się, że zrobiły nam szkodę. A nawet te ostatnie, które zostały wyemitowane. No właśnie, Elżbieta Bieńkowska, który mówi, że za 6 tysięcy to idiota albo złodziej może pracować. 6 tysięcy. Rozumiesz to? Nie, nie. No albo złodziej, albo idiota. To jest dla Polaków rzeczywiście obrażające. Stąd takie naprawdę wielka chęć wszystkich posłów do kolegowania się. No, to pewnie też wiesz. Ja uważam, że to jest naprawdę chore. Wielka chęć wszystkich posłów do kolegowania się z przedsiębiorcami, ponieważ to jest finansowanie kampanii z fikcją. No tak, tak. To jest fikcja. Ja przed tą kampanią, to jedną, co prowadziłam, i kontrola tego, to jest fikcja. Tak, ja w to nie wierzyłam, wiesz? Mówię do mojego Adama, Adam, to jest niemożliwe. Jeżeli partia cię wciąga na listę, no mówię, to nie wierzę, no przecież biorą składki, mają subwencje. Mówię, coś mi dadzą, nie? On mówi, no to zobaczysz. Wiesz, ja w tym moim fejdom, nie normalnie mój brat w ogóle właśnie nam subwencje, wiesz, coś jak się złożył tego, bo oni, wiesz co mi dają, no wiesz co mi dają. Oni dają limit wydatków, ale limit na papierze, ile możesz wydać. Znaczy, to jest w ogóle samo w sobie. Nie, ale nie, to jest limit, że niby tyle możesz wydać. Gówno, prawda, i, bo oni to jakby rozliczają potem, nie? Gówno jest prawda, bo wiesz, na przykład limit masz, ja teraz nie pamiętam tych kwot, ale limit masz na przykład 50 tysięcy, 40 tysięcy czy coś, a wiesz, baba na przykład Wysłowita z siódmego miejsca w ogóle miała taki rozumiesz, ten baner na cały taki wieżowiec. Miesiąc chodzi z dymem. No rozumiesz, znaczy to jest wszystko fikcja, rozumiesz? I potem mnie wypisali, rozumiesz, w fakcie, że mnie mąż płacił, czy że sama płaciłam tam dychę, rozumiesz? Bo ja to uczciwie, no po prostu płaciłam na to swoje konto, a on mi płacił, co? A oni robią wszystko, przepraszam, mówię, no, ale oni robią wszystko, no wiesz, ktoś im kupuje, to. I oni się dlatego z tymi gnojami przyjaźnią, wiesz? Ani bankierom, ani związkowcom nie będziemy klęczeli przed księdzem, bo do klęczenia jest Kościół przed Bogiem, a nie przed księdzem. Bo władze publiczne, bo ta wielka obywatelska platforma może uklęknąć i nisko się pokłonić przed tymi, którzy dają nam pracę i zlecają nam robotę do wykonania. Przed Polakami, przed narodem. Były pieniądze, żarli w ogóle, wiesz, pili żurki, palili, swoich ludzi podstawiali, zarabiali, wiesz, ile zarabiali, nie? I nagle pierdyknęło. Taśmy nam zrobiły szkodę, mówi wiceprezes Platformy Obywatelskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie mówi o tym, jaką treść niosły za sobą te taśmy, tylko ich ujawnienie przyniosło szkodę Platformie Obywatelskiej. Wydaje się, że w ogóle to jest jakiś brak refleksji nad tym, co się wydarzyło. Właściwej. Przecież te taśmy nie są żadną nowością. Były przecież wypowiedzi tej pani od frontmenki, która opowiadała, że... Pani Kopacz mówiła, prawda, że tak? Będziemy załatwiali tutaj prywatyzację szpitali. Następnie złapana na łapownictwie. No kto to był? Przecież to była właśnie działaczka Platformy. Wcześniej były wypowiedzi Barbary Blidy przecież znane, prawda? Że kto nie bierze łapówek, ten głupi, prawda? Przecież Wojtunik w istocie mówi językiem Barbary Blidy. Nie Mariusza Kamińskiego, który mówi, złodzieje powinni siedzieć w więzieniach, tylko inaczej, że jeżeli złapiemy złodzieja, to będą telefony, nie warto łapowników ścigać. Ale powiem, że wcześniej ja słyszałem ten język od Donalda Tuska, jeszcze na początku, w KLD, kiedy powiedziałem mu, że jego koledzy mówią już nie kręcić lody, czy tam wyjadać konfitury, tylko ukraść przedsiębiorstwo,
to Donald Tusk powiedział, to moja wina i od tego czasu właściwie zerwał ze mną stosunki. Ale Donald Tusk miał wtedy przynajmniej poczucie, że jest liderem gangu. Z czasem z tego gangu wyrosła cała mafia, która Polskę do dzisiaj zżera. No, to, co widzimy na tych taśmach, to jest tylko ślad tego, co zaczęło się od czasów, gdy Tusk brał pieniądze od Kubiaka, pieniądze z SB, od czasów, gdy Balcerowicz był szefem Rady Nadzorczej FOZ-u. To były te początki gigantycznego okradania Polski i dzisiejszy układ, który na szczęście kończy swoją egzystencję, to tylko konsekwencje. Słyszymy, jak pani Bieńkowska opisuje szefowi CBA, mówiąc o biznesmenach, którzy pod stołem finansują kampanię Platformy Obywatelskiej. Ktoś im kupuje to, ktoś inny tamto. Jak pan komentuje takie słowa? Pierwsza uwaga to jest taka, że znam trochę świat polityki. Pewnie bardziej świat prawicy, na pewno bardziej. I też bywałem w sytuacjach nieformalnych, przy kolacjach. Ja muszę powiedzieć, że tak się nie rozmawia w obozie obecnej opozycji. To ja jestem tym zszokowany, bo oczywiście polityka ma swoją kuchnię. Wiadomo, że język kuluarów jest zawsze inny niż język oficjalny, ale w ten sposób nikt nigdy nie rozmawia. To po prostu ja się z tym nie zetknąłem, żeby ktoś tak myślał. I oczywiście pewnie patrząc z zewnątrz, coś powiedziałby, prawda, i tu są różni ludzie, i tu są konformiści, i tu ktoś liczy na interes osobisty, ale jednak to wygląda na to, że ta asymetria w tych postawach jest rażąca. Że pojęcie służby naprawdę na prawicy nie jest obce. I ludzie to realnie przeżywają. Gdy Andrzej Duda, obecny prezydent, nowy prezydent, mówi, że on chce służyć Polakom, to on to szczerze mówi. Jasne, że on jest politykiem pragmatycznym w konkretnych działaniach, ale on to realnie przeżywa. Platformie, dla dobra samej Platformy potrzebna jest, to taśmy pokazują, po prostu karencja w opozycji, dlatego żeby oni się sami uratowali przed jakimś kompletnym upadkiem, bo po pierwsze te taśmy to jest taka toksyczność, tak, toksyna, trucizna, która weszła, gdzieś krąży, szantażują, prawda, mogą szantażować setki osób nagranych, to trzeba przerwać. No, a po drugie widać, że to jest po prostu obóz zdemoralizowany, który nie ma wewnętrznej busoli, która by mówiła hola, hola, zatrzymajcie się. I druga rzecz, która też z tych taśm przebija, to jest to, że Polacy obalili jednak w wyborach prezydenckich rzecz trudną do obalenia, to znaczy jakby to podzielili na wschodzie, taki obóz resursy publicznej. No cóż mówi Elżbieta Bieńkowska o tych przedsiębiorcach, którzy łożą na kampanię? No przecież oni muszą łożyć, bo olbrzymia część tak zwanego wolnego rynku w Polsce to jest po prostu piramida, temu służą także pieniądze unijne niestety, piramida podpięta pod władzę, ściekająca gdzieś do samych gmin. Po prostu to wszystko są ludzie od siebie wzajemnie zależni. I ci przedsiębiorcy też są ofiarami tej sytuacji, bo też muszą wykonywać działania nielegalne. Czyli trzeba w Polsce przywrócić normalną sytuację z kraju wolnego rynku, gdzie jest władza publiczna określona, gdzie jest wolny rynek, tak, gdzie władza publiczna nie może za dużo. I to pokazuje, że to wszystko jest taka jedna wielka pajęczyna, która oplotła kraj. I to, że to Polacy obalili na razie w tej elemencie prezydenckim, to jest coś więcej niż niewielkie zwycięstwo. To jest tak naprawdę olbrzymie zwycięstwo. Gdyby, po tym sądząc, gdyby warunki były czyste, równe, zasoby, że tak powiem, medialne, równe, to Andrzej Duda wygrywa de facto 60-40 co najmniej. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że pan redaktor Wyszkowski dokonał tutaj jednak pewnego nadużycia, bo zacytował pan wypowiedź pani byłej posłanki Sawickiej, ale nigdzie nie jest powiedziane, nigdzie nie ma na to dowodu, że tą frontmenką, o której mówiła pani Sawicka, jest obecna premier, pani Ewa Kopacz. No nigdzie to jest, nie zostało... Nigdzie nie zostało uwzględnione. Komisji Służby Zdrowia. Więc to jest pewne nadużycie. To ja panu powiem, to chodzi o panią Kopacz. No dobrze, no więc właśnie mówię, że dokonuje pan nadużycia w tej chwili. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja mogę sobie tylko życzyć, żeby pan operował takim językiem, jak pan operował w swojej wypowiedzi, mówiąc o gangach i używając tego typu różnych określeń. Bo moim zdaniem
pan Andrzej Duda wygrał te wybory między innymi dlatego, że takiego języka nie używał. Jeśli państwo chcecie wygrać jako PiS, bo pan jest publicystą pisowskim i pan nie też. Jestem. Proszę chcecie, tego nie, chcecie, nie chcecie mówić wygrać wzdór, wybory pana. Parlamentarne na jesieni, to radzę wam serdecznie, choć wypowiadam jestem z Platformy, się we własnym imieniu. Żeby pan takiego języka nie używał. Tyle. Wypowiadam się we własnym imieniu, a proszę pana, Mariusz Kamiński został wyrzucony z funkcji szefa Biura Antykorupcyjnego, dlatego że ujawnił, że Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej, dokonał przecieku na rzecz gangu. Gangu bandyckiego. Proszę pana, Donald Tusk zamiast mieć proces i ewentualnie pójść do więzienia, zwolnił Mariusza Kamińskiego, który w tej chwili jest oskarżony. To są metody mafijne. Proszę pana, nie mogę sobie życzyć niczego lepszego, niż żeby pan to wszystko powtarzał. Ja powtórzę to jeszcze 100 razy. A znakomicie, znakomicie. Wy wiecie, co wy z Polską zrobiliście i wy wiecie, jak ta rzeczywistość wygląda. I to, że wy nas tu nazwiecie publicystami partyjnymi czy niepartyjnymi, ja panu powiem tak. Od 2007 roku już być po tej stronie, to wie pan, to tu żadnych konfitur nie było. Tu było tylko krew, pot i łzy. I my to robiliśmy wiedząc, dokąd wy idziecie i czym wy jesteście. Wie pan co, ja panu my powiem tak. Jako patrioci, a nie jako związani z partią. Pan mówił o nierównoprawności zasobów oczywiście. Medialnych. No wystarczy spojrzeć na pana tygodnik i na państwa portal, żeby zobaczyć, że żadnej nierównoprawności nie ma. Dyskusji wrócimy po przerwie. Musimy naprawdę przerwać na króciutko. Parę minut na reklamę. I witam po przerwie. Anita Garga, zadanie specjalne, nasi goście. Eugeniusz Kłopotek, PSL, Jan Filip Libicki, Platforma Obywatelska, Jacek Karnowski oraz Krzysztof Wyszkowski. Gorąca dyskusja przed przerwą tutaj nam się rozpętała, wynikająca z wciąż butnej i aroganckiej wypowiedzi pana przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Proszę pana Eugeniusza Kłopotka. Pan tutaj, oglądając felieton, użył sformułowania pełny odlot, kiedy pan słyszał to, co pada w nagraniach. Co pan miał na kiedy myśli? Słyszałem, rozumiem, oczywiście, że pan się nie zgadza z panem Libickim. To znaczy, kiedy słyszałem wypowiedzi pani wicepremier Bieńkowskiej, ale jeśli człowiek słucha tych taśm, tego, co tam zostało nagrane, dotyczy to, no póki co, nie wiadomo, co tam jest dalej, ale no czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, naszego partnera koalicyjnego, to przyznam się szczerze, ja jestem stłamszony. No rzeczywiście ci ludzie chyba postradali zmysły albo poziom arogancji i właściwie takiego ten naród, co on tam znaczy, my i tak go ogramy, nie? To po prostu mnie dobija. Czarne owce. I od razu mówię, one się znajdą i po prawej, i po lewej, i w środku sceny politycznej. Ale tu ta skala właśnie, to jest dla mnie nieprawdopodobna. I przyznam się szczerze, że nie dziwię się, że w tej chwili było to ostrzeżenie bardzo poważne i jesienią może być jeszcze większe. Ja psychicznie, również mentalnie jestem na to przygotowany, bo rzeczywiście za takie numery, za takie wypowiedzi, za taki stosunek w ogóle do ludzi, do narodu i tak dalej, no należy się po prostu odstawka. Nie? Mówię to szczerze, mimo że jestem w koalicji, żeby była sprawa jasna. To są w ogóle takie wrażenie, jest takie wrażenie, że to jest jakby, znaczy gdybyśmy chcieli napisać taką karykaturę takiej rozmowy, to, no to nie wiem, czy byśmy się na to zdecydowali. No, gdyby ktoś napisał, że Bieńkowska szydzi z Polaków zarabiających 6 tysięcy złotych, no to nie, no przesadzasz, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Albo te 20 baniek... Jedna trzecia Polaków nie pracuje 600, za najniższe wynagrodzenie. Nie 600 tysięcy, a 20 baniek ten pracuje. Nowak, prawda, z tym kontraktem. Nie, no przesadzasz, to jest kompletnie dwa razy więcej, ale nie 20. Który poszedł do PGE tylko dlatego, żeby mieć dobrą odprawę, prawda? Tego się dowiadujemy z rozmowy pana Grasia. To był fundamentalny problem ostatniej dekady, a i całej trzeciej RP, ja się dziwię. Że miliony ludzi w Polsce głosowały wbrew swoim fundamentalnym interesom. Znaczy, ja powiem, głosowały na klikę. No. Panowie, proszę państwa, panie redaktor, ja po prostu nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego to tak długo trwa to śledztwo prokuratorskie, gdzie dzisiaj prokuratura jest naprawdę niezależna? My jako politycy, przynajmniej ja to parę razy też odczułem, nawet interweniując w sprawach ludzkich,
to absolutnie z prokuratorem nie ma dostępu. Panie pośle, ale jak prokuratura może rozwikłać sprawę, w którą zamieszana jest wicepremier Bieńkowska, komisarz unijny? Ale jakie to ma znaczenie? Komisja śledcza może tylko. Jakie to ma znaczenie? No ma. Wojtunik wyraźnie mówi, że problem jest głębszy. Nawet jeżeli prokurator się tym zajmie, to będzie trwało 2 lata, a następnie sąd uwolni oskarżonych od za niską szkodliwość czynu? Tego nie wiemy jeszcze. Okazuje się, że nie tylko prokuratura jest chora. Chore jest sądownictwo, chore jest państwo. Bardzo głęboko. I ja chciałem wskazać, że tu od fundamentów sprawa została zarażona, od okrągłego stołu. Od wtedy, kiedy Przede wszystkim chciałbym, żeby te wszystkie taśmy ujrzały światło dzienne, w tym sensie na ławę wszystko wyrzucić. Łącznie z tymi taśmami, nawet jak tam będą być może i od, z naszej strony które ktoś w Magdalence nagrywano na temat kontraktu między komunistami. Ale to jest takie sączenie tego jadu, że to jest ciężko wytrzymać, bo człowiek się dusi po prostu. Dobrze, ale to jest tylko wierzchołek góry. My słyszymy, że wisi kolejna taśma w powietrzu. Proszę państwa, posłuchajmy jeszcze jednego felietonu, w którym kolejny wątek rozmowy Wojtunik-Bieńkowska jest przedstawiony. Szef CBA i wicepremier Bieńkowska rozwodzili się na temat sytuacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i o porządkach tam panujących. Według moich to tam jest straszny chaos, jeśli chodzi o zamówienia. To nawet nie chodzi, że tam jest coś właśnie korupcyjnego, tylko tam jest po prostu normalny burdel. Znaczy wiesz, oni są przyzwyczajeni, żeby z wolnej ręki w ogóle, że tam radio pokazuje firmy. Później przechodzą do akcji CBA w resorcie kierowanym wówczas przez Radosława Sikorskiego. Mamy taką panią f***, którą my mieliśmy na widelcu już od dłuższego czasu. Wprost, to właśnie ta sprawa Sławka Nowaka, nie mam, co na wszędzie będę wyjaśniać, bo w jednym zamówień pojawiła się firma głównego figuranta ze spraw informatycznych, jak ja Jałmińskiego z Netlem. To po zakładach inne firmy zaczął wydrać się sypiać z panią i dograli tak naprawdę tą K-Media na zasadzie kogoś, kto coś musi zrobić. Jakiś kosmos i... Ale wiesz, kamera została ciągnięta, a my tą facetkę też kontrolowaliśmy, ale jej zamówienie. I Radek miał pretensję, że funkcjonariusze tak, no, że wie pan, jakaś to inna kombinacja jest chyba, coś tutaj jest nie tak. I jak my zrobiliśmy realizację, zamknęliśmy tą Fisiakową, ja bym przekonał, że główny drżenie będzie urząd statystyczny. Media obtrąbiły korupcję w MSZ-cie. No bo była, tak? Znaczy, tak. O nią w międzyczasie, a to była jakaś klientka, którą rekomendował ABW, gdzieś ją w ogóle wsadzili z Agencji Mienia Wojskowego, jakaś kosmiczna w ogóle osoba. Młoda w ogóle, gówniara. A on ją awansował. Jeszcze na jakiegoś tam pełnomocnika na czynnikarstwie. Akcja CBA w MSZ była elementem działań związanych z tak zwaną infoaferą. Pod koniec zeszłego roku biuro zatrzymało w MSZ 3 osoby, w tym Monikę F., naczelniczkę Wydziału Zamówień Publicznych. Prokuratura zarzuciła jej korupcję. Miała ona ustawić wart 34 miliony złotych przetarg na obsługę informatyczną polskiej prezydencji w Unii. Tak by wygrało go konsorcjum z udziałem firmy K-Media. Panie ministrze, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest dotknięte rakiem korupcji? Niestety, chyba tak. Wiele tych przypadków korupcyjnych dotyczy też sytuacji, w której MSZ dysponował dużymi pieniędzmi, bo to chodzi o prezydencję polską w Unii Europejskiej w 2011 roku. I to powinien być nadzór ministra. No niestety, to rzutuje na niego i w tej chwili powinien ponieść konsekwencje. W nagraniu Paweł Wojtunik opowiada o tym, jak wyglądały jego kontakty z Radosławem Sikorskim w czasie akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w MSZ. Teraz znowu, robiąc ważną sprawę, teraz skończymy tamtą kontrolę, która się nie skończyła w tym zaresztowania. I wysłałem mu protokół, będzie zawiadomiony chyba w 7 czy 8 wątkach. Większość prezydencyjnych zamówień. Od jakichś pieprzonych katerinów, tak naprawdę chyba krawaty są tylko kupione normalnie, wolna ręka, ale wiesz, fałszerstwa tej komisji przetargowej, gdzie wiesz, firma opisuje historię, że na 90 tysięcy była wartość zamówienia, oni wpisują 900, dostawiają 0 w ogóle i możemy wysądować. To tak nawet z ciekawości, bo ja mówię, że to jest po kontroli, który wiesz, po prostu ich zatrapia. Znaczy tak naprawdę nie ma jego w tym protokole, ale jak media to dołożą, a zrobię skan media w tym protokole po prostu. Radosław Sikorski nie odniósł się dotychczas ani słowem do rozmowy Wojtunika z Bieńkowską. Teraz jest marszałkiem Sejmu, ale dzień przed końcem kampanii znów przywdział buty szefa MSZ. Po to, by agitować za wyborem Bronisława Komorowskiego. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.
tylko krawaty są kupowane normalnie w MSZ, jak pan słucha takich wywodów, to nie ma pan jakiegoś poczucia winy, że nie zrobiliście nic z tą sprawą, kiedy ona wypłynęła? Treść tej rozmowy, nie będziemy przecież tu ukrywać, jest oczywiste, że jest bulwersująca, tak? Teraz dla mnie jest pytanie następujące. Co w tej sytuacji zamierza zrobić pan Wojtunik? Bo jeżeli to są informacje prawdziwe, to ja rozumiem, że albo pan Wojtunik przekaże je prokuraturze i złoży stosowne zeznania, albo też, skoro te taśmy są przedmiotem publicznej dyskusji, to prokuratura z urzędu zapyta pana Wojtunika o to, czy tak rzeczywiście było, jakie są na to dowody i jeśli takie dowody na to rzeczywiście będą, to zostanie wszczęta stosowna procedura i stosowne śledztwo. Na razie mamy sytuację, w której ktoś komuś przy kolacji opowiada rzeczywiście bulwersujące rzeczy. Natomiast jest pytanie, czy te rzeczy są prawdziwe, a żeby to wyjaśnić, no to autor tych wypowiedzi, czyli pan minister Wojtunik, no musi złożyć stosowne zawiadomienie i stosowne zeznania. I ja bym na taką sytuację czekał. Dla mnie reakcja PO jest już w ogóle nieinteresująca, bo to nie ma znaczenia, co oni powiedzą. Wydaje mi się, że bardzo ważną, symptomatyczną reakcją jest zachowanie byłego premiera Balcerowicza, byłego szefa Unii Wolności, prawda? Którego szefem Unii Wolności zrobił go właśnie Donald Tusk wtedy. Czyli Balcerowicz w rocznicę śmierci Falcmana, który ujawnił aferę FOZ, powołuje nowy ruch. Myślę, że to jest właśnie ten manewr, który ma zastąpić Platformę Obywatelską. Balcerowicz, szef Rady Nadzorczej FOZ-u, człowiek, którego zastępcami, wiceministrami byli ludzie z SB, funkcjonariusze, karani, sławna afera handlarzy bronią i tak dalej, gdzie Amerykanie aresztowali polskiego wiceministra. Ci ludzie chcą od nowa rozpocząć tą samą grę. Ci ludzie, którzy za plecami mają właśnie ten gang Tuska i innych, ci ludzie, którzy reprezentowali oligarchię finansową polską, którzy rozprzedawali Polskę na prawo i na lewo, prywatyzowali na prawo i na lewo, ci ludzie dzisiaj chcą zastąpić Platformę Obywatelską jako nowa siła, jako nowa, świeża, nieobciążona przeszłością takich ludzi jak Kopacz czy Sikorski. Skala tych taśm, powtarzalność pewnych mechanizmów, czyli zawyżone kontrakty, no wyprowadzanie pieniędzy ze sfery publicznej, traktowanie jej jako łupu, jako żeru, skala tego wszystkiego, bo to już możemy mówić, bo to nie jest jedna próbka gdzieś tam wyciągnięta z ziemi przypadkowo, tylko to jest już pełna panorama. Ona mówi nam, że to jest po prostu praktyka rządów Platformy Obywatelskiej. Praktyka w każdej gminie rządzonej przez Platformę. Praktyka w województwach, dlatego sfałszowano wybory samorządowe, żeby krwiobieg władzy był domknięty. Do tego się posunięto. Być może tylko dzięki ruchowi kontroli wyborów nie zrobiono tego przy wyborach prezydenckich. To jest praktyka. To jest formacja powołana. To jest formacja, która tak działa. To nie jest tam, że jeden prokurator, drugi, trzeci, będą fakty. To tak działa. To tak działa. I tylko werdykt polityczny ma tu sens. Tu nie mają sensu żadne działania prokuratorskie, zwłaszcza w prokuraturze niezależnej, która prokuratura jest nie tyle niezależna, to ja bym powiedział, tylko jest po prostu bezwładna. Znaczy ona jest już, jak ma najgorsze cechy korporacji, która jest zainteresowana głównie trwaniem, a nie wyjaśnianiem ale spraw. Ale to jak usytuować prokuraturę z powrotem? Musi być czynnik polityczny, no musi być czyli czynnik polityczny. Czyli to był błąd według pana? Być może, panie pośle, być może należy włączyć którąś z komisji sejmowych. Na zasadzie obyczaju, żeby, zgadzam się, żeby to nie było wyłącznie pod butem jednego ministra. Natomiast czynnik polityczny to nie jest wyłącznie zły czynnik. To jest także no, pewna motywacja od obywateli, też. Od wyborców. Ja też mam dużo wątpliwości, czy to był dobry ruch właśnie z tą niezależnością ja, panie prokuratury. Pośle, jak się newsroom dziennikarski zostawi bez nadzoru i powie, kochani, róbcie media, to oni też się w pewien sposób no, degenerują, zaczynają żyć towarzysko i zapominają, że jest jakaś antena. No, to ja się dopiero powiem o takim przypadku, zresztą ja o nim nawet już publicznie mówiłem w niektórych stacjach radiowo-telewizyjnych. Właśnie jak tak skonfrontuję sobie te wypowiedzi z tą sprzedawczynią w tym sklepie u mnie w Kujawsko-Pomorskim, która za to, że za jedną cebulę 20 groszy, które położyła klientka, bo zapomniała kupić cebuli, przyszła, cofnęła się, położyła 20 groszy, uczennica
która nie może przeprowadzić przez kasę fiskalną tych 20 groszy, podała tą cebulę, ta pani wyszła, bo w tym czasie sprzedawczyni obsługiwała drugą osobę. I chciała po tej obsłuży tej drugiej osoby te 20 groszy wprowadzić do kasy, a za nią stał facet z Urzędu Kontroli Skarbowej i przyłożył 200 zł mandatu, że to nie zostało natychmiast wprowadzone. To coś mi się tu otwiera. I to jeszcze przed świętami wielkanocnymi, a ona zarabia najniższe wynagrodzenie, nie? Ale przepraszam, przepraszam, pozwolę sobie trochę tutaj głos polemiczny odnośnie pana posła Kłopotka. No jeśli jest tak, że jak państwo tu mówicie i pan poseł Kłopotek, rozumiem, się z tym solidaryzuje, że od lat jest tak źle, są gangi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko od fundamentów jest skorumpowane. To pytanie, panie pośle, co pan z nami robi przez te 4 lata prawie, a może już nawet 8? Znaczy, ja panu powiem tak, ja jestem... To ciekawe, wie pan, to skarżeń, panie pośle. Ja panu powiem tak, jeżeli mówi, już pan o to pyta... To jest dobre pytanie, bo przecież... Nie, bo pan nieraz, poseł Kłopotek się tutaj tak odcina i tak ale dalej. Ale pan doskonale wie, panie pośle, że nieraz w ciągu tych 8 lat naszych wspólnych rządów miałem swoje zdanie, miałem zdanie krytyczne pod adresem funkcjonowania w ogóle koalicji i waszych niektórych poczynań. Za co mi się obrywało? To, że od waszych to pół biedy, ale również od moich. Byłem, jak pan pamięta, również jedyny z koalicji, który głosował przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Byłem za tym, żeby w sprawie 6-latków jako jedyny z koalicji było referendum, a więc wiele takich innych spraw. I gdybyście chociaż po części tego, co ja mówię, krytycznego, posłuchali wcześniej, to może by dzisiaj to też inaczej wyglądało. Tak mówię zupełnie. Ja nie chcę tu się zgrywać na bohatera. Ja członkiem PSL-u jestem od początku. Najpierw jeszcze za czasów PRL-u, wiadomo, byłem, bo już jestem w tym wieku, że byłem w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym na prośbę mojego ojca. Ja w tym stronnictwie zostałem, jestem i pozostanę do końca. Ja partii nie zmienię. Natomiast mój głos krytyczny jest też często głosem tych, którzy nie mają szansy się wypowiedzieć w mediach. I dlatego ja to mówię, bo ja mam odwagę to powiedzieć. Nie wystarczy przywrócenie praworządności w prokuraturze, przywrócenie funkcjonowania zasad w sądownictwie, a to zmiana struktur również tym się zajmie, mam nadzieję, nowy minister Jarosław Gowin, ale potrzebne jest również uzdrowienie CBA. No przecież jeżeli CBA wie o nadużyciach, o zupełnie zbrodniczych, bo to są skala zbrodni, kradzieżach wśród elity rządowej i nic nie jest w stanie zrobić, bo będą jakieś tam telefony, prawda? To znaczy, że trzeba instytucji, która będzie sprawdzała również prokuratorów, również sędziów, bo tam też jest korupcja. To są instytucje formalnie, strukturalnie niezależne, ale nie są niezależne od tej choroby, o której tutaj mówił Jacek, czyli od tego zatrucia korupcją. No, przykład sędziego Milewskiego w Gdańsku, który mówi, że premier Tusk jest jego zwierzchnikiem, to doskonale obrazuje sytuację. Ale to nawet nie jest korupcja. Ja myślę, że problemem to nawet nie tyle w Polsce jest korupcja taka, że tam się daje koperty, bo to pewnie na pewno istnieje. Tylko problemem są właśnie te układy. Że to wszystko, że olbrzymia część gospodarki jest w sposób niewidoczny statystycznie zależna od władzy. Proszę państwa, no jeżeli my weźmiemy firmę PR-ową na przykład, to moim zdaniem, nie wiem, może, no nie chcę obrazić, może są jakieś firmy PR-owe, które po prostu odniosły sukces, bo dobre usługi PR-owe. No to są wszystko jakieś transfery ze sfery publicznej. No, ja widzę akcję społeczną, to ja wiem, że to po prostu są de facto wyprowadzanie pieniędzy. Ale to pieniądze. No pieniądze, zgoda, no pieniądze, no. Tylko, że to jest tak na papierze, to się zgadza. No oni wykonali jakąś pracę, dostali pieniądze, ktoś zlecił, no słuszny cel zlecił, no ale to wszystko jest piramida podległości tak naprawdę. Piramida podległości. I to trzeba milion zmienić, euro no. Dla kancelarii i tak dalej. No, szef CBA wie, że to jest złodziejstwo. To jest skala uwłaszczania się. To jest skala uwłaszczania się już. Ja zdaję sobie z jednej rzeczy sprawę, że niestety człowiek jest istotą ułomną. Nie ma aniołów wśród nas. Bez względu na to, jaką legitymację noszą przy sobie. Natomiast najważniejszą rzeczą, której niestety brakuje niektórym z nas, ja już nie mówię, nie wskazuję, to jest to, że nie potrafimy wyczuć pewnej granicy, za którą już nie powinniśmy się posunąć dalej, a szczególnie ci, którzy sprawują w imieniu narodu określony fragment władzy. I to jest to najtrudniejsza rzecz. I niestety niektórzy nie mają żadnych hamulców. I oni powinni, moim zdaniem, nie tylko polityczne konsekwencje ponieść, ale również konsekwencje karne, jeśli rzeczywiście udowodni im się, że skręcili coś.
Można twierdzić, że korupcja jest wszędzie. Słyszymy o korupcji w futbolu, prawda? I tak. No tak, no zatrzymali w tej chwili. Ale są groźniejsze i mniej groźne postacie tej korupcji. W moim przekonaniu ta korupcja, z którą obecnie mamy do czynienia, ta korupcja, która zniszczy Polskę, wywodzi się jeszcze z Okrągłego Stołu, jeszcze z czasów, gdy Służba Bezpieczeństwa przez tego agenta Rzemka przekazywała w torbach plastikowych Donaldowi Tuskowi pieniądze na KLD. Ta korupcja bierze się jeszcze z systemów zbudowanego przez Jaruzelskiego i Kiszczaka i jego partnerów, agentów przy Okrągłym Stole. W moim przekonaniu to na pewno będziemy naprawdę tutaj się różnić i będziemy polemizować. W dwóch przynajmniej kwestiach. Jestem przekonany, że jeżeli nowy prezydent ujawni raport o likwidacji WSI, dojdziemy do źródeł tego systemu. Jeszcze raz podkreślam. Mówię, szanuję również pański pogląd, ale ja mam troszeczkę inny jednak. Po pierwsze uważam, że mimo wszystko Okrągły Stół był mniejszym złem, niż gdyby go nie było. To jest moje zdanie, osobiście. Ja byłem oczywiście wtedy jeszcze zbyt młodym człowiekiem, żeby tutaj mieć na to jakikolwiek wpływ, ale już coś w życiu już wiedziałem i coś już w życiu dokonałem. Ale w Sowietu było mniejszym złem niż okupacja niemiecka. Druga rzecz, panie redaktorze. Otóż większość prawdopodobnie Polaków nie zgodzi się z taką opinią już drastyczną, że właściwie w tej chwili Polska to jest okradziona, spalona ziemia. Tak nie jest. No, na litość boską. Tak nie jest. Ale tego nikt nie twierdzi. Polska nie jest spaloną ziemią. Jest państwem rozkradanym w stopniu większym niż jakikolwiek inny kraj w Unii Europejskiej. Żeby mówić o tym, że ktoś komuś pieniądze w torbach foliowych nosił, no to naprawdę trzeba mieć na to jakiś dowód. Panie redaktorze, naprawdę. I nie ma co tego w ten sposób formułować. I druga rzecz, ja się tu solidaryzuję z panem posłem Kłopotkiem akurat w tym zakresie, że to jest naprawdę bardzo niedobra rzecz, malowanie takiego obrazu, że Polska jest po prostu jedną wielką ruiną oplecioną siecią gangów i tak dalej, i tak dalej. No, nie jest ruiną. Pan redaktor jest ode mnie starszy i pan pamięta, jak Polska wyglądała 25 lat temu, jak wygląda dzisiaj. Myślę, że pan redaktor Karnowski też. To, że Polska jest taka, jaka jest, to nie jest zasługa tych, którzy okradali Polskę, tylko tych, którzy ciężko pracowali. To uczciwi Polacy zbudowali to, co w Polsce jest w tej chwili piękne i dobre. A złodzieje... Króciutko, jedno zdanie puenty. Kraj wymierający. To jest dramat. Z emigracją masową to, wie pan, też jest skutek tego, że jest duszno. Duszno gospodarczo, że wie pan, no, ja rozumiem, że rodziny posłów Platformy i senatorów nie mają problemu z zatrudnieniem młodego pokolenia, no ale reszta ma problem. Ale proszę pana... No. Proszę państwa, mam nadzieję, że nasi widzowie... Weszła do Unii Europejskiej, to też była masowa emigracja z Portugalii do Francji. No. Musimy kończyć, bardzo żałuję tę audycję. Nasi widzowie, ale w ogóle wyborcy będą pamiętać o tym, co wynika z nagrań dokonanych przez gang, umownie mówiąc, kelnerów podczas wyborów jesiennych, bo jakoś słabo było po ujawnionych wcześniej nagraniach. Nie powiedzieliśmy tutaj ani o Lewarze, ani o innych nagraniach, które również rzucają cień na PSL i może dlatego wciąż PSL toleruje to, co robi Platforma. Proszę państwa, bardzo chętnie w następnej audycji zajmiemy się tym. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.